chciałbym, żeby każdy zrozumiał, że jego historia jest ważna. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że nieważne, co przechodzimy w życiu, nieważne, czy to są same sukcesy, czy same porażki, nieważne, czy to jest miks w prawo, czy w lewo, to każdy z nas ma historię do opowiedzenia. Każdy z nas ma jakąś część siebie, którą może opakować, która się zmieniła, która przeszła pewien proces, dokonaliśmy jakiejś transformacji, albo życie nas transformowało. To mogła być ewolucja, to mogła być degradacja, to mógł być spadek, to mógł być rozwój, ale jedno jest pewne. Każdy z nas to przeżył. Dzisiejszy odcinek Tysiąca Marzeń nagram dla Ciebie z planu zdjęciowego i z warsztatu o pisaniu swojej książki. Spotkałem się z ludźmi, którym powiem i podpowiem, jak to zrobić, jak wydobyć z siebie swoją pierwszą książkę, jak opakować ten materiał, dlaczego to jest ważne, dlaczego ludzie chcą nasz punkt widzenia, co z tym zrobić, jak ta dźwignia powoduje, że nasz biznes i nasze życie się zmienia. I clue dla Ciebie to jest zrozumienie, że na 8 miliardów ludzi, którzy w tej chwili są na planecie Ziemia, każdy z nas jest indywidualny, każdy z nas jest zupełnie kimś innym. Samo social media, sam obecny trend podglądania potwierdza to, że ludzie chcą wysłuchać Twojej historii. Ludzie chcą się dowiedzieć, kim jesteś. Ludzie chcą się dowiedzieć, co przeżyłeś, co przeżyłaś. I mało tego, kiedyś w zamierzchłych czasach to był szaman, który był lekarzem, to był najsilniejszy wojownik, który potrafił upolować danego stwora, to była najwspanialsza matka i opiekunka i to było miejsce, do którego się chodziło, a tam się kąpało, a tu się żyło. I te miejsca były zlokalizowane blisko nas. Ale dzisiaj w naszym zasięgu jest cały świat, cała planeta. Możesz błyskawicznie przelecieć na drugi koniec świata. No i potrzebujesz przewodników. Potrzebujesz przewodnika, co zobaczyć, gdzie chodzić, czego nie robić. A teraz, kiedy zmienimy kontekst, kiedy kontekst z planety, z podróży, z wyprawy, z wyjazdu do nowego miejsca, zmienimy na nowy temat. Musisz się nauczyć o nowych tematach. Nagle stajesz się ojcem, nagle stajesz się matką. Potrzebujesz wiedzy. Twoi kumple, którzy do tej pory z tobą imprezowali, nie poradzą Ci, ponieważ oni nie mają bazy danych. Potrzebujesz kogoś, kto to przeżył. Potrzebujesz osoby, która wychowuje już dzieci. Potrzebujesz osoby, która miała z nimi problemy. Potrzebujesz człowieka, który te problemy przeszedł. Potrzebujesz podpowiedzi z historii, jak to było kiedyś. Potrzebujesz wniosków, potrzebujesz fajnych spostrzeżeń. Nagle okazuje się, że kupujesz nowy samochód i musisz się zaznajomić nie tylko z obsługą, co potrafisz, ale też z tym, co się wiąże z nim przed, po, może chcesz się pobawić w tuning. Nagle okazuje się, że są ludzie, którzy to robią. Odkrywasz uroki social media. Wszyscy wrzucają zdjęcia na Instagramie, wszyscy umieszczają zdjęcia na Facebooku i nagle okazuje się, że ktoś zarabia. Jak to? To ona wrzuca swoje zdjęcie i zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie? To jak to? To ten gość zebrał swoją historię i nagle zarabia pieniądze? Kurde. A to ja myślałem, że te filmiki na YouTubie to są dla beki. Mam kumpla, który ma tam milion, wiesz, fanów i oni tam klikają i pierdzą do zapalniczki i połykają, wiesz, cynamon i nakładają kondona na głowę i wszyscy się cieszą, fajnie. A moja koleżanka ma 116 lajków na Facebooku i 2,5 tysiąca miesięcznie złotych. Ej, czyli nie wiedziałem czegoś, nie miałem o czymś pojęcia. Są ludzie, którzy robią coś, co jest dla nich standardem. Dla Ciebie są jakieś Twoje własne, unikalne knyfy, triki, jakieś unikalne podejście. Jest w sobie. Twoja unikalna historia. I teraz ta historia powinna być opakowana. Ta historia powinna być opowiedziana. I mała podpowiedź, i małe ćwiczenie jednocześnie. To nadaj tytuł temu, co się dzieje w tej chwili w swoim życiu. Jaki to byłby tytuł? Udany weekend, wspaniałe życie, rewelacyjne wakacje. Ciężki okres, nadaj tytuł książkowy. Kiedy będziesz teraz w księgarni, kiedy będziesz widzieć, będziesz widziała inne pozycje, zastanów się, jaka historia byłaby za danym tytułem, gdyby to było Twoje życie. Może nie masz jeszcze odwagi, może nie wierzysz w to, że faktycznie Ty możesz kogoś zainteresować. Ja o tym wiem, mam tego tysiące przykładów i tego właśnie uczę, ale może Ty w to jeszcze nie wierzysz, spoko. Ale pójdź w wodze fantazji, zobacz, czy Twój umysł jest wystarczająco elastyczny, żeby zrozumieć to,
że inni ludzie potrzebują twojej wiedzy i twojej pomocy, ponieważ sami będą w dupie, nie ogarną, nie rozumieją. A mało tego, pod koniec dnia nie możemy wszystkiego robić sami. Potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy ludzi, którzy nam powiedzą: okej, każdy potrafi zrobić jajecznicę, chyba każdy. Ale są ludzie, którzy robią ją na poziomie perfekcyjnym. Są ludzie, którzy robią z tego piękną, artystyczną poezję. Każdy, jak się napije, potrafi śpiewać. Ale są ludzie, którzy potrafią nauczyć prawdziwego śpiewania. A więc to mogą być umiejętności twarde, sztywne, to mogą być lingwistyczne, to może być styl, zachowanie, ubiór, wygląd. Ale każdy z nas ma w sobie tą historię, która musi być opowiedziana, którą świat chce usłyszeć. A więc trzymam kciuki, żebyś pewnego dnia miał i miała odwagę tą historię wydobyć z siebie i dać innym, żeby oni poczytali, posłuchali i żeby mieli szansę na lepsze życie. Dzięki Tobie.